Tak więc mecz numer 2 już się rozpoczyna. Przepraszam najmocniej za ten pierwszy mecz. Po prostu nagrywałem wywiad, było to na połowie rozdzielczości, zawsze je nagrywam i zapominam to czasami zmienić. Dziwiłem się, dlaczego dokładnie klatki mi nie spadały. Wszystko dokładnie pod koniec szło, kiedy była duża zawierucha. No ale to nieważne. Przepraszam najmocniej graczy, no nie będę już tego nagrywał drugi raz, bo jak wszyscy moi widzowie o tym wiedzą, nie nagrywam po raz kolejny tego samego meczu, który już widziałem, bo to byłoby nie w porządku, to byłoby jak lekkie oszukiwanie. Tym razem mapa to Delta Quadrant, dalej gra Rebel, dalej gra Miszu. Powiem szczerze, że mam wielką, wielką chęć i ochotę przyspieszyć początek z tego względu, że dużo tu się zapewne nie będzie działo, sam moment rozbudowy. I tym bardziej, że to wszystko jest w jednym replayu, więc wszystko o nim powiedziałem. Nagrywamy dalej. I żadnych takich wiadomości nie mam. Może powiem tak, Delta Quadrant mapa często nielubiana przez graczy jednak. Zastanawiałem się, dlaczego nie została wyrzucona z map pula. Jest tutaj strasznie ciężko przyjąć tą ekspansję, kiedy się gra przeciwko Zergowi, przeciwko Terranowi też, bo Protoss ma szczególnie tutaj ciężko. Nie może dobrze force fieldami się tej obronić, więc na początku Protoss zawsze stara się przejąć tą ekspansję. Tak więc ja, wiecie co, przyspieszam, aż zobaczymy jakąś akcję, bo bądźmy szczerzy, nie wiem o czym autentycznie mówić, bo cały czas to jest ten sam finał, więc lecimy razy dwa, lecimy razy trzy, cztery. Wcześniejsza gra była dosyć ciekawa, dosyć fajna, jednak był lekki błąd ze strony Protossa, jak wszyscy wiemy. Błąd popełnił w momencie, czy mi się wydaje, czy to był Orbital Command przy 16, tak? To był Orbital Command przy 14, a powinien być zwykle przy 16, dzięki temu ekonomia jest w idealnym stanie, wszystko jest dobrze rozprowadzone. No chyba, że, no nie wiem dlaczego Miszu to zrobił przy tej 14. Gracze w tym momencie, najlepsi teranie, robią to, jak już powiedziałem, przy 16 supply'u, a nie przy 14. Wygląda na to, że teran bardzo spokojnie wszystko standardowo idzie. Gaz jest troszeczkę wcześniejszy. Zauważyłem, że teraz protosi około 20, 20, 21 starają się przejąć gaz. Cybernetic Core się kończy i zapewne zaraz zobaczymy. Jest. Przemilczymy to. Właściwie zobaczmy, ile osób tutaj ogląda. Jak widzimy, trochę tych osób jest, oglądają to. Nawet widzę, jeżeli się nie mylę, niektóre osoby ode mnie z turniejów to widzieli. No, jak już mówiłem, nie widzę osobiście sensu w chronobustowaniu Stalkera ani tak naprawdę Sentry, jeżeli nie. Szczególnie w tym momencie, no, nie jest tak potrzebne. Według mnie lepiej tego chronobusta zatrzymać na Cybernetic Core, chyba że, no cóż, podejrzewamy, że może być jakiś atak, jakiś push, najwidoczniej push będzie ze strony Terrana, Protossa. Dwa Marudery, jeden Marines, dobrze wyskoczy te sentry, bez chronobusta by nie wyskoczyło, ale teraz tylko dobrze to rozegrać, powinien być ten, oj, bliżej on powinien być, to był błąd ze strony Protossa, nie tak to powinien był rozegrać, powinien stać tym centrum właśnie bliżej, podzielić tą armię, nawet nie podzielić, a nie pozwolić jej wejść. I teraz może spokojnie dosyłać Terran swoje jednostki. Będzie to. Mam nawet tego Stargate'a, dobrze, że jest Stargate, on się przyda przeciwko tym maruderom. Jeszcze tej troszeczkę akcji, byłoby dobrze zaatakować jeden chociaż strzał, dzięki temu zginęłaby ta jednostka. Jest już w tym momencie, widzimy. Chrono Warpgate jest już gotowy, powinna być te jednostki skasowane i zmienione gateway na Warpgate'a. No ale nie ma co tutaj gadać, oj, coś się przycina. Tak to czasami bywa. I gramy, 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 gramy dalej, gramy. No niestety wyszło to źle, niepotrzebny jest teraz zlot. W tym momencie potrzebny jest jak najszybciej Warpgate technologii, zacznijmy od tego. A dwa sentry. No, Warpgate technologii jest już wynalezione, ale sentry, sentry, jeszcze raz sentry, żeby przyblokować to. Terran mógłby próbować atakować według mnie dalej, gdyby nie wiedział, że tutaj nie ma żadnego sentry, że by się spokojnie przez to przebił, szczególnie jakby miał granat zwalniający. Conclave Shelf, jest Conclave Shelf, więc mógłby spokojnie próbować coś tutaj zrobić, ale jest pięknie, jest Voidray, chyba to zobaczył też Terran, tak mi się w każdym razie wydaje, przyjrzyjmy się, tak, widział, że coś tu jest, ale ciekawe, czy to sprawdził, bo to dopiero zaczęło się tworzyć. No to już jest w momencie nieważne, podwójna faktorka, Terran rozwala kamienie, będzie się wszedł do tego dobrać.
Fajne są marudery, są bardzo dobre do rozwalania kamieni. Ciut lepsze od zerlingów, które sobie ząbki na nich niestety rozwalają. Voidray zaraz wyskoczy, podleci i on może narobić trochę szkód, z tego względu, że jest tylko jeden barak i zero marinesów, więc to się może opłacić. Engineering Bay jest już w drodze. Tutaj panowie się głaszczą po plecach, bo oni lubią, dlaczego by nie. Bardzo dużo maruderów. Przydałoby się trochę marinesów, to jest zbyt dużo, gdyż no, dwa immortale byłyby w stanie tej wielkich szkód narobić. I albo nawet jeden Voidray, gdyby wiedział o tym Terran, gdyby wiedział o tym Protoss, co ma Terran. A tak przy okazji, jeżeli ogląda mnie osoba, która bez dwóch zdań wie coś na temat mojego sposobu komentowania, to ja się pytam, dlaczego ty mnie oglądasz, skoro bez dwóch zdań tak jest. Tak, dobra, patrzymy dalej. Jest jedno sentry, jeszcze jedno by się przydało, ale nie ma niestety gazu. Dwa razy sentry jest dobre z tego względu, że oczywiście no Force Field jest w stanie przytrzymać bardzo dużo na tych powiększonych rampach, bo one są powiększone w stosunku do wcześniejszego patcha, chyba 1, teraz mamy 1.3, wtedy był 1.2, 1.5. Rampy były ciut mniejsze, łatwiej było wycelować, nawet lekki misklik mógł bardzo mocno pomóc. Jest niestety już Starport, a w nim mamy, jak widzimy, Wikinga, który jest w drodze. Powiem wam szczerze, o co ja pomyślałem, jeżeli nie wiecie, że nie macie szansy rozwalić bazy przeciwnika, rozwalajcie mu Supply Depot oraz po Supply Depot starajcie się rozwalić... coś się zaczęło, spadło mi do jednej klatki. UK... I już powinno być dobrze. Właśnie, postarajcie się rozwalić mu Supply Depot, bo nie ma szans, żeby rozwalić ten Orbital Command. Taka jest prawda, powinny być Marinesy normalnie, ale no kurde, jest jeden Viking dobrze przymikrowany, da radę pozbyć się przeciwnika w 100%, tym bardziej, że podjeżdżają SCV, które będą zaraz to naprawiać i rozwalamy. Czy da radę to zniszczyć? Nie da rady, powinien jednak pamiętać, żeby trzymać naładowane, nie udało się naładować, a wielka, wielka szkoda. Należałoby teraz polecieć od tyłu, próbować rozwalić Supply Depot. Rozwalacie Supply Depot, przeciwnik raz musi tracić kasę, żeby je nowe wybudować, a dwa, no nie może żadnych jednostek wypuścić, które byłyby w stanie was zaatakować. No ten atak, czy się opłacał, no na pewno trochę jednostek zabiły te Voidraye, zniszczył jedne baraki, zniszczył Geyser, zniszczył Raffinery i coś mi strasznie, strasznie wpada. Widzimy jednego Medivaca, który powinien zostać rozwalony. Był tutaj drop z... Jezus Maria, co jest z moim sprzętem dzisiaj? Był drop z Helionów i ten Medivac powinien być też zabity przez Voidraye. Ale nie został, ma on szczęście bardzo, bardzo duże. Tak więc ruszamy tutaj powoli, rusza powoli armia Terana Zerga, Boże, Protossa. Ewidentny Protoss wychodzi na zewnątrz. Jest Nexus, powiem szczerze, że byłoby lepiej, gdyby spróbował przejąć tą bazę, tą ekspansję Terran. Chyba mnie głowa boli. Protoss gdyby przejął, wtedy Terran mimo wszystko, mimo tego klifu, nie dałby rady w 100% tego harasować. Dobrze rozstawiony ten, na przykład jeden Voidray albo nawet Stalkery byłby w stanie ostrzec przeciwnika. Nie najlepiej mi to idzie. Zbiera się do ataku teraz Protoss. Fajnie by było, gdyby miał tutaj Pylona i mógł warpować swoje jednostki. Musiałby nawet dwa zloty podzieliły po prostu armię Protossa. Ten nie miałby wtedy tak łatwo, miło i przyjemnie armię Terrana. Czemu mi się tak cholernie mylą terasy w tym momencie? Rusza teraz do ataku, nie jest to dobre, bo nie ma nawet... Jest tylko jedno centrum, które powinno jednak dać Guardian Shield. I to by naprawdę dużo pomogło, zmniejszyłoby te straty, zmniejszyłoby te obrażenia. Da radę Wikingi zdjąć? Nie da rady, niestety, a szkoda. Stalkery wychodzą naprzód, mam już 13 minutę gry i ja się mylę na potęgę w dniu dzisiejszym jakoś. Swoją drogą udało mi się chociaż trochę naprawić mikrofon. Ekonomia Protossa, jak widzimy, jest dosyć słaba, teraz będzie jeszcze mniejsza, potrzebuje jak najszybciej kasy. Potrzebuje jak najwięcej minerałów. Szkoda, że to jest jeszcze stary patch 1.2, bo w 1.3 mógłbym sprawdzić dokładnie, ile jednostek stracił Rebel tym dropem z Helionami. Voidraye kręcą się w kółko, kręcą i nie mogą się wykręcić z tego wszystkiego. Bunker sobie czeka.
Cztery wikingi też czekają, żeby coś tutaj zrobić. One na pewno dużo szkód mogą narobić. Przydałby się blink, żeby teraz podskoczyć pod te jednostki i je zaatakować, rozwalić. Byłoby fajnie, gdyby miał troszeczkę lepiej podzieloną teraz armię Rebel, gdyby miał pod innym hotkeyem ustawione Voidraye, pod innym Stalkery i łatwiej by było wtedy kontrolować całą tą armię. Nie ruszałby niechcąco Voidrayami. Próbuję coś tutaj zrobić teren, a właśnie o tym chciałem powiedzieć, że przydałby się jakiś leciutki dropik, żeby coś porobić. Są Heliony i jeden Stalker powinien zawsze na tej mapie stać grzecznie i pilnować, co się tutaj dzieje. Albo nawet, wiecie co, ja osobiście bardzo lubię robić, jak gram Protossem, stawiam jedną wieżyczkę, ona przynajmniej na chwilę mi pomoże. I ruszają Heliony do ataku, jedna wieżyczka by bardzo dobrze pomogła, zauważył to Rebel. Niestety te jednostki jadą w rządku tak, jak idealnie mogą po prostu oberwać. Wraca z całą swoją armią Protoss. No, całej armii nie ma co ruszać, atakuje teraz, giną Heliony, ale dużo też niestety Probów zginęło. Medivac dalej sobie wisi, dalej mu wszystko zwisa. Naprawdę, jedne działo, jeden kanon więcej, w jakikolwiek kanon i byłoby dobrze. Mamy Dark Shrine w drodze, widział to chyba jednak Terran i albo mi się wydaje, albo nie widzę, tak, nie widzę Forge'a, więc nie ma możliwości upgrade'ów żadnych, nie ma możliwości postawienia działa, nie ma też, właśnie, ciekawe czy zagra w ten sposób nasz teren, nie wygląda na to, aby grał tak, jak ja właśnie myślę. Słuchajcie, czego tu brakuje na tej mapie, czego brakuje Terranowi Protossowi masakrycznie, przyjrzyjcie się. Co powinien teraz zrobić nasz Terran? Nie ma obserwera żadnego. Trójka Banshee, dwójka, jedno Banshee i żegnamy Protossa. Byłoby po zabawie, byłoby to naprawdę świetne. No duży błąd ze strony Protossa. Nie zorientował on, co się dzieje. Terran też czemu nie zorientował. Oj, to był lekki błąd, że w tym momencie zaatakował te jednostki. I tą jednostkę wie już, że on i tak wiedział o tym doskonale, Miszu, że jego przeciwnik ma teraz Dark Templary, ale jednak wrzutka gdzieś tutaj z boku, wyskoczenie, szybkie rozwalenie Missile Turret, potem dobre, mocne mikrowanie pomogłaby mu. Jest kolejny Orbital Command, no okej, to też jest sposób na zbieranie kasy. Minerałów zawsze jakiś, jednak już jest. Podnosi się i przelatuje grzecznie na ekspansję, tylko gdzie on sobie teraz przyleci? Czyż miałby to Ninja Expand? No jest to Ninja Expand, chyba lepiej byłoby podjechać SCV i tutaj postawić ten budynek, bo nie daj Boże, gdzieś tutaj stałby Voidray, pilnował, co się dzieje i byłoby już po zabawie. Tak więc powiem szczerze, brak jakiegokolwiek obserwera mógłby być tragiczny. Dopiero jest Robotic Bay w 19 minucie, to już jest, przecież trwa 19 minuta, to jest lekki błąd. W takiej chwili nie mieć obserwera. Trzymać też armię tak daleko wysuniętą też nie jest dobre. Z tego względu, że gdyby całą swoją armię wrzucił teraz Miszu w te Medivaki 4, podleciał od tyłu i byłoby po tej bazie. Zanim te jednostki tutaj wyleciały, trochę by czasu to potrwało. Bunkry jeszcze byłyby, broniły tutaj na pewno trochę. Ciężko byłoby przebić się Protossowi do bazy Terrana. Szybciutki skanik, patrzymy co jest, rozwalamy. Potem to biegamy pięknie. Ekonomia, jak widzimy, cały czas niezbyt mocna. Zobaczmy produkcję. Jest w końcu, ale to jest tylko personal cloaking. No to też się przyda. Zobaczył teraz ten biedny probek, co się dzieje. Command Center za chwilę zmieni się w Fortress. No jeszcze chwilkę to potrwa i będzie po zabawie. Są jednak Dark Templary. One powinny być tutaj wysłane jak najszybciej. Przynajmniej jeden, żeby rozwalać nie sam Command Center, a rozwalać te SCV. Wychodzi do ataku Terran. Protoss troszeczkę chce tutaj mikrować, chce coś zrobić, ale to widać niestety. Można zobaczyć, co się dzieje. Steampack ciut przedwczesny, całą armią nie do końca to się opłaca coś takiego robić. Warp Prism został rozwalony. Dlaczego ten Force był tak postawiony, to nie wiem, powinien podzielić tą armię, a nie oddzielić. On i tak tutaj by nic nie dał. No i szybciutko wpada sobie Terran do bazy Protossa, który nie miał chyba za bardzo pomysłu na to, jak to rozegrać po tym pierwszym ataku Voidrayami. Mógł wtedy tak naprawdę zakończyć ten mecz.
bez większych problemów jest good game, więc 2-0 dla Terana, jest to best of 5, jeżeli się nie mylę. Bierzemy się za mecz numer 3. Okej, jesteśmy w grze numer 3, jakby nie patrzeć, jest 2-1 dla Terana, dla Miszu. Rebel no niestety bardzo mocno przegrywa w tym momencie. Jeżeli teraz nie wygra, to będzie to już po zabawie i ja kończę komentowanie tego bardzo długiego filmiku, bo tak, ja wiem, to jest wszystko zgrane w jednej części. Tak, więc cóż ja mogę wam powiedzieć, oprócz tego, że jest to mapa Shattered Temple i nowa mapa. Nowa, w nowym, już w nowym patchu też jest, w starym też była od pewnego czasu. Lekko zmodyfikowana Lost Temple, no dobra, mocno zmodyfikowana Lost Temple, nie ma już tych wysp, są za to kamienie, nie ma już tego klifu, który był nadużywany przez Terana i Protoss oraz Zerg. Mieli czasami z tym problemy, szczególnie Zerg potrafił mieć wielkie problemy, kiedy był Torrash, a chciał iść we wczesną ekspansję. Widzimy, że patrzy sobie Protoss, gdzie jest jego przeciwnik, idealnie to zaraz sprawdzi, czy wycofa jednostki, jak tylko to zobaczy, nie pojechał do końca, a mógł ciut wcześniej jakoś spróbować uciec, żeby nie zobaczył go przeciwnik. Przeciwnik jednak wie też już, jest, gdzie on jest i teraz będziemy biegać. Fajnie, bo gdyby to było ustawione na patrol, to żadna jednostka nie byłaby w stanie nas złapać. Syczy nam tutaj dzisiaj Miszu. Zobaczmy też, kto to oglądał. Jest. Widzimy, że ktoś się niestety denerwuje tutaj troszeczkę, a nie potrzebnie. Po co się denerwować? Aż mi framerate spada, jak ktoś się tak denerwuje. I już lecimy z tym dalej. Mamy asymilator, jest ładnie, pięknie. Okej, patrzymy, okej, oglądamy, co się tutaj ładnie, pięknie dzieje. Jest barak, jest command center, więc widzieliśmy, że wcześniejsza zagrywka przy 14 to był przy 14 Orb dla command. Chodziło o to, żeby po prostu wcześniej mieć przepływ gotówki, bo chciał zrobić takiego najwidoczniej pusza, Miszu. No, okej, jest Gateway, jest Cybernetic Core i nie do końca rozumiem, co robi Rebel. Nie powinien robić takiego wallina przeciwko Terranowi, to naprawdę jest niebezpieczne, bardzo, bardzo niebezpieczne. Powiem szczerze, że bardzo nie lubię używania takiego języka podczas gry, to jest lekka nerwowe. Salt niestety wyszedł, żegnamy Salta, przykro nam, że zostałeś wygoniony, no ale tak to jest, jak jest lag, to należy wychodzić od razu, nie trzeba zmuszać nikogo, żeby przeklinał. Dwójka Marinesów sobie grzecznie stoi, jeszcze jeden i będzie fajnie, będzie w stanie się bronić. Zastanawiam się, co Miszu będzie się tutaj wykombinować. No, widzimy, że z tyłu stawia faktory, może to będzie 1-1-1 takie ukryte. Jeden gateway, drugi gateway, ale naprawdę nawet taki pół wall-in to jest niebezpieczne przeciwko Terranowi. Dobrze rozstawione czołgi i żegnamy tego wall-ina. Bardzo tego nie lubię, co powtarzałem wielokrotnie. To jest zbyt ryzykowne. Nasze zeloty też, jeżeli dojdzie do walki jakiejś tutaj, powinny móc w 100% wbiec w tą armię, a nie być przyblokowane. Jest kolejny gateway, czyli będziemy mieli Forgate'a ze strony Protossa. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo ciekawie. I jest Starport, czyli 1-1-1 ze strony Miszu. I skończy się tak samo jak ostatnio, koło 6 minuty, nawet mniej, 5:35-5:40 powinno być już gotowe. Rusza powolutku do ataku Protoss. Mała to armia, trzeba przyznać, ale rush distance również mały, a pamiętajmy o tym, że Terran w tym momencie ma tylko jedne baraki, więc jeżeli ten atak będzie rozegrany dobrze, jeżeli będzie proxy pylon ustawiony, a warp gate technology się skończy, tak też się dzieje, za chwilę będzie idealny prawie, że timing, no ciut, minimalnie ciut słabszy, ale za chwilę będą warp gate już w drodze. W międzyczasie próbował coś tutaj zaatakować, Rebel nie wyszło tutaj, to do końca czekamy na warp gate, są warp gate, więc należałoby już atakować. Pylonik jest, fajnie, tu będzie można warpować jednostki i przebiegać. Mamy fusion core, czyli byśmy mieli pusha do battle cruisera albo ja tutaj mówię, no to jest dosyć ciekawe, że będziemy mieli pusha do battle cruisera, to jest ryzykowne przeciwko
przeciwko Rotosowi i szybciutki force field. Nie do końca rozumiem, dlaczego w tamtym miejscu powinny teraz zostać rozwalone jak najszybciej te stalkery. Wchodzi teraz duża ilość wściekłych stalkerów, będą w stanie tutaj dużo naprawdę zrobić złego. Dobrze mi kruje teraz Rebel, nie daje się przeciwnikowi, powinien się troszeczkę teraz wycofać, nie może być otoczony przez te wszystkie jednostki, powinien być już rzucony na dół, wrzucane nowe jednostki, ale jest chyba no przyblokowany, tak, w tym momencie zostały wrzucone. Taki push do Battlecruisera jest niebezpieczny przeciwko te Protossowi z tego względu, że zanim on jest dobry przeciwko Zergowi, zanim Zerg dojdzie do jednostek, które będą w stanie to skontrować, czyli Hydr, to trwa trochę czasu, a Protoss od razu ma stalkery, masuje je i no nie ma szans długo tego pociągnąć teran. Tak więc osobiście uważam, że to jest nie najlepsze rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że chciałbym Miszu to skończyć jakimś fajną zagrywką. Ostatni mecz wygrywamy, mógł zaryzykować, jasne, to jest turniej, bawimy się. Ale nie polecałbym takiej sytuacji. Jest już i Battlecruiser, nie ma żadnych jednostek, które były w stanie go leczyć. Owszem, coś tutaj zdejmie, zabił już dwie jednostki, zaraz będzie trzecia, mu będzie chciał naprawiać. Teraz byłoby dobrze, gdyby było bardzo dużo stalkerów. Niepotrzebnie te stalkery uciekają, powinny jeszcze atakować Battlecruisera jak najdłużej. Miszu pisze good game, więc gra numer 3 dobiegła końca. Tak więc przechodzimy do gry numer 4. A nie dobiegła jeszcze końca, jeszcze tutaj walczą, jeszcze tutaj atakują, a jednak dobiegła końca. A więc żegnam was i zobaczymy się w grze numer 4. Gra numer 4 już się rozpoczyna. Aktualnie jest 2-1 dla Miszu. Rebel wybronił tamtego pusza bardzo fajnie, ale no nie było to rozważne zagranie przeciwko Protossowi, przeciwko Zergowi. Owszem, to jest naprawdę dobra zagrywka. Może wyjść, szczególnie jak Zerg nie do końca wie, co się dzieje. Przeciwko Protossowi nie polecałbym. Szczyty tyfonu, jeżeli się nie mylę po angielsku, Typhon Speak Creek, no nie pamiętam jak to jest, w każdym razie nieważne. Lokalizacja dosyć bliska siebie, jeden obok drugiego, chociaż ten rush distance jest dosyć długi. Widzimy, że jednak Miszu będzie chyba chciał już sobie Rebel, będzie chciał coś kombinować, jest Proxy Pylon w tym miejscu, więc będę obstawiał, że będą dwa gatewaye, jest to ryzyko dla niego, czy nie będzie tak robił, nie widać. Postawił pylonik, będzie chciał zobaczyć, co się dzieje, sprawdzić jest, gdzie jest przeciwnik. Jednak gateway u góry, będzie to lekkiego rodzaju ukrycie, może będzie chciał zmusić terana do zastanawiania się, ale o co biega. Tak mi się wydaje w każdym razie, że to jest best of 5, mam nadzieję, że to nie jest best of 7, bo chyba się popłaczę, jakbym musiał tyle skomentować, a już mnie to boli trochę tyłek od siedzenia, bo komentuję wszystko w jednym ciągu, żeby było mi po prostu łatwiej. Sprawdzają panowie, gdzie kto jest i na razie bardzo, bardzo źle trafiają w tym momencie. Owszem, korci mnie troszeczkę, żeby przyspieszyć, zobaczyć, czy nic, aż się coś większego stanie, ale czy tak zrobię? Nie, no chyba zrobię troszeczkę, bo nic się nie dzieje, początkowy build, dużo już mogłem powiedzieć, dużo oczywiście powiedzieć nie jestem w stanie. W tym momencie kolejny budynek, tym razem Cybernetic Core. Zastanawiam się, dlaczego Rebel to robi, bo to nie jest zbyt rozsądne z jego gdyby to był jakiś push na dole gateway poustawiane i biegniemy do przeciwnika, okej. Ale tutaj to jest wielkie ryzyko, to jest naprawdę, naprawdę wielkie ryzyko z tego względu, iż, proszę Państwa, Wam mówię, podlatuje Medivac, Miszu widzi, co tu się dzieje, marudery podchodzą i robią zakłady, kto trafi w kryształ. Chyba chrypkami powoli bierze, mamy kolejnego gatewaya, tym razem na dole, wydaje mi się, że Rebel będzie robił pusha bez dwóch zdań. Będzie Forgate Rush. No a co nam tu kombinuje nasz przeciwnik? Szybka ekspansja tym razem będzie ze strony Misza po drugim, po jednym baraku. Od razu command center był postawiony, dalej baraki są zaraz po nim. Czy to się opłaci? To jest oczywiście ryzyko, trzeba o tym pamiętać. I to może być dobra zagrywka ze strony Rebela, jeżeli jest właśnie ten orbital. Command będzie to na pewno orbital command tworzony, to nie będzie budynków, które będą w stanie obronić terana przed Protossem, ale mnie gardło zaczęło boleć.
Trzy gateway u góry, jeden gateway u dołu. Za chwilę skończy się robić, już się skończył robić warp gate. Piękny timing ze strony Rebela. Możecie to wziąć na przykładzie USS2, czyli uczymy się StarCrafta 2, jak zrobić takiego pusha. Rusza powoli teran i się może z lekka zdziwić w tym momencie. Dobra zagrywka, będzie zmuszony wycofać się, czy też nie. Nie wycofuje się, dwa razy SCV padło. I teraz będzie fajnie, bo Protoss dorwie przeciwnika tam, gdzie chciałby. Podzielona jego armia, pojedyncze Marinesy nie są w stanie nic zrobić. Czwórka Marinesów nawet nie jest w stanie nic zrobić przeciwko trójce Protossów. Będzie teraz mikrował Miszu, ale dlaczego nie mikruje Rebel? A, bo przyzywa swoje jednostki i obawiam się, że w tym momencie teran ma przechlapane i będziemy mieli 2 do 2, jeżeli się nie mylę. Próbuje się tutaj coś uciec, coś zrobić, ale ała, to się może nie udać. Bunkry próbują się postawić same z siebie z małą pomocą tych SCV, ale to też nic nie da. Jeszcze ruszamy do ataku tymi SCV-kami, ale żegnamy reklamy. Miszu w tym momencie musiał pluć sobie w brodę, że ten mecz numer 3 nie zagrał poważnie, a próbował zrobić Battle Cruiser Pusha. I jest good game, więc 2 do 2, idziemy do meczu numer 5. Mecz numer 5 w tym momencie się już rozpoczyna. Gra Miszu, gra Rebel, nic się nie zmieniło od ostatniej sekundy. Łącznie ze stanem mojego gardła. Mepaton Metalopolis, Spawning Location, daleki, bardzo, bardzo daleki. Dalszy to już być nie mógł na pewno na tej mapie. Tak więc mamy 2 do 2, ostatnie dwa mecze bardzo szybkie ze strony Rebela, tak zwana szybka piłka i po zabawie. Pierwsze dwie gry bardzo długie, no może pierwsza była długa, mam nadzieję, że ją obejrzeliście mimo słabej jakości. Naprawdę szczerze przepraszam za to, no czasami, nie zdarzyło mi się to niestety już pierwszy raz, a któryś z kolei, że nie zmieniłem, a jak wiecie, nie nagrywam parę razy tego samego replaya. Pylonik jest, przelatuje próbka, zobaczyć co się dzieje. A w międzyczasie ja się wyciągnę, bo nie mam dużo dokumentowania na tym mapie. Mogę powiedzieć parę rzeczy, o które czasami gracze zapominają na niej. To jest postawić pylona oraz supply depot w tym miejscu. I to jest czasami bardzo duży błąd, nawet na wyższym poziomie to się zdarza. Zdarzyło się to rasowemu, kiedy grał przeciwko Idrze. Nie miał tutaj nic, a gdyby Idra postawił Nidusworma, wylazł Nidusworm tędy, mogło być po zabawie. Więc proszę, pamiętajcie o tym, ataki z powietrza są często możliwe i wskazane i mamy laga. Niestety po raz kolejny coraz mniej osób widzę tej siedzi, coraz mniej. No przy takiej ilości obserwerów, no to niestety lag zdarza się dosyć często. Co nam robią przeciwnicy? Przeciwnicy stawiają nam jednego gatewaya, stawiają jednego baraka. No to ciekawe, sprawdził bardzo mądrze Miszu, czy z tyłu nic nie ma. Nic tam nie było, o dziwo. Pylonic, gateway, pylonic, cybernetic core. I będzie jeszcze jeden pylonic gdzieś. Nie ma pyloniku, gaz na razie, drugi nie jest stawiany. Nie jest najwidoczniej potrzebne. Oj, jest bardzo źle z moim gardłem w tym momencie. Coś się dzieje, coś jest nie tak. Nie wyrabiam, muszę najwidoczniej komentować. Wiedziałem, że nie powinienem był pić 3 litrów takiej zimnej, zlodowoconej coli. Mamy Reapera, Reaper. No jest rzadkością po najnowszym, wcześniejszym patchu, no bo jak wiemy już trochę późno on wyskakuje. Jednak zostanie on wykorzystany na tej mapie nie po to, żeby jakichś wielkich szkód narobić, a zostanie wykorzystany po to, aby zeskautować później. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak często gracze koreańscy robią, bo wiadomo, że zaraz wyskoczy Stalker i on dużo tej zrobi, a Reaper się później przydaje do skautowania jak najbardziej. Gdzie jest jednak ustawiony ten już nigdzie zostało zmienione. SCV zaraz będzie, a my mamy 3 gateway ze strony Rebela. Jeszcze chwilka, jeszcze moment i wyskoczy nam Stalker. Wyskoczył, no wiecie co, próba wbudowania bunkra w takim miejscu naprawdę nie jest zbyt dobrym pomysłem, tym bardziej, że przeciwnik wiedział co się dzieje. To się skończyło właśnie katastrofą, nie udało się. Podlatuje jeden Reaper i ten Stalker powinien ewidentnie pomyśleć o tym Reaperze, a nie o bunkrze, naprawdę. I tak też się dzieje, kolejny Stalker wyskoczy za chwilę, był chronobustowany.
Lepiej było, gdyby był chronobustowany w tym momencie, jak zawsze mówię, Cybernetic Corp. Bo jeżeli był nieudany Bunker Rush, jeżeli był Reaper, to nie znaczy to, że za chwilę będzie jakiś przeciwnik wiedzie. Tym bardziej, że no nie było to dobre miejsce na ten bunker, na ewidentnie to nie było dobre miejsce. Przeciwnik widział, co się dzieje. Mógł ruszyć nawet swoimi próbkami, żeby to obronić. Błąd według mnie ze strony Miszu, tak się nie powinno robić, tym bardziej, że wiedział Protoss dokładnie, co się tutaj dzieje. I mamy 3 gatewaye ZAR i 3 gatewaye Robotic tym razem, nie? Czy 3 gatewaye, 4 gatewaye. No, ciekawe, jest ekspansja ze strony Miszu, jest Starport, jest Factory, więc dużo się tutaj produkuje, ale niestety armia jest bardzo mała, jest wręcz znikoma. Nagrałem jednego replaya z nowym patchem, ale jak wiecie, miałem problemy z mikrofonem wcześniej i to było wręcz masakryczne. Szybciutki skan, nie do końca też go rozumiem, po co on jest potrzebny tak w takim miejscu w każdym bądź razie, bo owszem, skan, fajna, miła rzecz, ale akurat niekoniecznie na rampę. Tym bardziej, że wydaje mi się, że Miszu potrzebuje jak najwięcej kasy, naprawdę, naprawdę jak najwięcej, gdyż no stracił, Reaper mu tam nie wyszedł. Postawił Orbital Command, będzie przelatywał teraz, tak, ja rozumiem, że on zapewne chciał ukryć ten Command Center, ale teraz mała drobnostka, mała uwaga, jak należy grać teranem, jeżeli stawia się Orbital Command Center, chce się postawić. Te jednostki stoją sobie tutaj grzecznie, nie pozwalają nikomu zeskautować, tak, nawet tutaj stawiam Orbital Command Center i zmieniamy je w tym momencie w Orbital Command. Dlaczego? Dlatego, że jak tylko zostanie ono zmienione, możemy dać muła. Nie było jeszcze w 100%, te minerały nie były w 100% zajęte, a i tak jak widzimy, Protoss ma swój sposób, żeby sprawdzić, czy jest ekspansja, czy nie. Więc wpierw stawiamy gdzieś bliżej, stawiamy Orbitala, potem używamy muła, energię z muła, żeby zbierała, a potem przylatujemy. Jest to nieduża ilość minerałów, ale to zawsze jest pewnego rodzaju ilość minerałów. Może to być różnica 50, może być to różnica 60, a czasami to na grach, w grach na najwyższym poziomie jest naprawdę bardzo dużo. Rusza Rebel do ataku, ma dużo stalkerów, ma jednego Immortala. Bardzo mądrze, jak zobaczył, w co idzie Miszu, zauważył więc, że on lubi iść w marudery. W pierwszej grze, w drugiej również były marudery, więc owszem, ma dobre tej siły. Fajny proxy pylonik, nie sprawdził tego niestety Miszu i będą jednostki z dwóch stron teraz atakować. Byłoby dobrze, gdyby zrobił taką lekką dywersję tymi, tu by się stalkery przydały, podeszło od tyłu, zaczęły dwa stalkery atakować. Na pewno wszystkimi marudorami poszedłby Miszu, żeby się przed tym obronić. W międzyczasie ta mała armia pada z tej strony, rozwala szybko bunkier, bo to jest bardzo ważne, żeby ten bunkier był rozwalony, żeby SCV nie były w stanie go naprawiać. I ruszamy do ataku, poszła bańka, force field podwójny, dobrze, nie dało się tego naprawić. Rusza do ataku Miszu z drugiej, do ataku Rebel z drugiej strony, Miszu go zachodzi, force fieldy są, jest tutaj trochę tego atakowania, jest mikrowania, coś mi się wydaje, że te pojedynczymi jednostkami chciał Rebel mikrować. Te zeloty, widzieliście, biegły, a nie atakowały, szukały tej swojej jedynej jednostki. Dobra zagrywka ze strony Rebela, pięknie na tym wszystkim wychodzi, ale dlaczego nie atakuje tych maruderów, tego do końca nie jestem w stanie pojąć, powinien się był ich pozbyć, one nie miały gdzie uciec, zeloty by ich dopadły, raz, dwa by się ich pozbyły. No zapewne adrenalinka trochę była, widzimy APM 150, momentami tutaj jest dla Miszu Rebel koło setki się trzyma. No i bądźmy szczerzy, w ciężkiej sytuacji jest teraz Miszu Rebel, coś Rebel, w ciężkiej sytuacji jest Miszu. Miszu widzimy, że coś tutaj na dole chciał chyba kombinować. Tego nie zauważyłem, bo patrzyłem się, co dzieje się na górze. Aktualnie dzieje się to, że Rebel wpada do bazy swojego przeciwnika, rozwala co się da, szybciutko jednak i bardzo mądrze Miszu w tym momencie mikruje. Porządnie, byłoby fajnie, gdyby pilnował tej rampy, żeby jak coś podzielić przeciwnika, ale ten nie chce wyjść, poza tym nie ma energii. Więc nowe jednostki podchodzą, jest Orbital Command przeleciał, kiedyś widziałem fajną akcję, trzy orbitale były w bazie i wszystko jechało na mułach. Tak, tak, bo Protoss po prostu zamknął terana, było to strasznie ciężkie do zrobienia. Była to gra z Korei, ale się udało. Próba takiego wbicia była bardzo mądra, kiedy jeszcze się te bunkry nie skończyły budować. Bunker jest zaraz, będzie zrobiony. Tutaj się dało załadować,
ale bunkier został rozwalony pięknie, jeszcze w tych mediwakach coś siedzi, bunkier za chwilę zostanie rozwalony, cofa się do tyłu Miszu, próbuje coś zrobić, próbuje się wybronić, ale nie widzę już w tym momencie dla niego żadnych szans, próbuje CV coś zrobić, jakiś szkód narobić. Mikro zapewne jest panów nie najgorsze. A, przeskoczyłem do bazy, nie wiedzieć, dlaczego ten stalker jeszcze zginie, czy też przeżyje. Przeżył to. Miał fuksa SCV, nie dało rady go po prostu rozjechać. Żegnamy Medivac i żegnamy w tym momencie sobie, myślę, już Misza, gdyż nie ma on najmniejszych szans na wygraną. Ja w tym momencie gratuluję już Rebelowi wygranej, bo według mnie on też wygra to. Próba jeszcze załadowania jednostek, będzie też próba ucieczki na ekspansję. Ale to no naprawdę dużo już nie ma, próbuję tylko Miszu przeciągnąć grę jak najdłużej, podlecieć. W tym momencie jego dochód jest zerowy prawie, a jeszcze nie jest zerowy. Część jednostek powinna tutaj zostać rozwalać, te baraki dałyby radę, widzimy, że one są nadniszczone trochę. A nie całą armią swoją tak lecieć. Wraca właśnie ten jeden Orbital Command, troszeczkę takiego ogrania chyba Rebelowi w tym momencie zabrakło. Część armii powinna zostać na dole, część tylko powinna, właśnie posiłki powinny pojechać na górę. Jeden zelot został, zobaczę tutaj dokładnie co się będzie działo. Pada do bazy Rebel Miszu, ten jeszcze desperacko próbuje się bronić i mamy good game. Tak więc ja wam bardzo dziękuję, dostałem ten replay, tak jak obiecałem, dałem słowo, że to nagram, nagrałem i mam do was, dla osób z Private Training House, wielką prośbę. Mam wielką prośbę dla Miszu. Albo nie, wiecie co?